Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobić taki bieżnik. Tak wygląda. Ciężko jest mi się tutaj zmieścić w obiektywie. Jest to taki bieżnik na ławę z motywem wiatraczka. Ja to tak nazywam, że to są takie wiatraczki. Tak wygląda. Wymiary jego po blokowaniu już to 84 cm długości, a szerokość już mówię 44 cm. Myślę, że bardzo ładny jest ten bieżnik. Nie jest zbyt trudny. Także zapraszam do szydełkowania. Bieżnik będę szydełkować szydełkiem 1,5, a konkretnie jest to szydełko tulip. Niteczka bawełniana. Tekst 180, jest to polski producent. Nitka jest niemercyryzowana, więc jest taka zwykła, nie jest błyszcząca. Nawoje, takie wielkie szpule, bardzo wydajne. Polecam. Do ozdób świetnie się nadaje, fajnie się usztywniają. Myślę, że serwetki też będą fajnie wychodziły. Więc zaczynamy. Robimy pętelkę. I 114 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 15. Przeróbcie 114 oczek łańcuszka. Przerobiłam już 114 oczek łańcuszka. To będzie nasz długość naszego bieżnika, ale jest to środek. Teraz tutaj należy sobie to ostatnie oczko, nie to co mamy na szydełku, tylko tutaj to przytrzymać paznokciem, bo tu będziemy się wbijać i robić, że to będzie nasz pierwszy słupek. Czyli tak, jak to jest podstawa słupka, to musimy zrobić sobie jeszcze dwa oczka łańcuszka. Tu cały czas trzymamy. Nawijamy nitkę i nie wbijamy się w to, co trzymaliśmy, tylko w następne oczko i robimy słupek. W ten sposób mamy już dwa słupki. Będziemy w każde oczko robić jeden słupek. Czyli tu mamy dwa, w kolejne się wbijamy oczko, robimy trzeci słupek. Ten początek jest najbardziej taki niewygodny, ale musimy sobie z tym poradzić. W kolejne oczko się wbijamy, robimy słupek. Nawijamy nitkę, w kolejne oczko się wbijamy, robimy słupek. Kolejne oczko, robimy słupek, czyli tak jak mówiłam, ma wychodzić z każdego oczka słupek, czyli ma nam wyjść 114 słupków. Mówię, ten początek jest taki najbardziej niewygodny. O. Tego trzeba to robić pomału, żeby się nie pomylić, bo to jest ważne. Tak wyglądają te słupeczki. I tak proszę zróbcie do końca. Tutaj do tego oczka ostatniego. Ja to przerobię i pokażę za chwilę, jak będziemy robić dalej. Już przerobiłam
Tak to wygląda. Mam tutaj 114 słupków. Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że jak robicie ten łańcuszek, to róbcie go lepiej taki bardziej, troszkę luźniejszy, żeby nie był, żeby nie był po prostu ścisły, bo potem tutaj będzie bardzo ściągać i będzie to brzydko wyglądać. Czyli mamy 114 słupków. Po przerobieniu jeszcze przeliczcie to i sprawdźcie, bo to jest ważne. Teraz, jak już zrobiłam ten ostatni słupek w ostatnim oczku, zrobimy sobie 15 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I teraz tak, nawijam nitkę, odwracam tą na moją robótkę tutaj i dalej będę robić po kolei znów 114 w drugą stronę słupków. Czyli tak, jak tu zrobiłam 15, nawinęłam nitkę, to wbijam się tutaj w to pierwsze oczko, robię słupek pierwszy po drugiej stronie. Nawijam, tu mogę od razu sobie tą nitkę wrobić, spróbujemy przynajmniej. Nawijam nitkę, wbijam się w kolejne tutaj oczko, to widać tak tutaj pod tym słupkiem i robię słupek. Ta strona będzie już troszkę łatwiejsza. Łatwiej będzie nam się tu wbijać. Po prostu pod kolejnym słupkiem wbijam się, robimy słupek. Nawijam nitkę, wbijam się za tą niteczkę tutaj pod tym słupkiem. Robię słupek. Nawijam nitkę. Wbijam się w kolejną tutaj, pod kolejny słupek, za tą nitkę z tego łańcuszka, prawda? Co nam została, nitka jedna. I robię słupek. Tak nam to zaczyna wyglądać, po prostu. O, środek bieżnika. Jeszcze pokażę. Ta nitka nam troszkę, nie wiem czy widzicie, tutaj są takie niteczki. To są te niteczki z łańcuszka, który robiliśmy. Wbijamy się tutaj znów. Tak jak mówię, pod każdym słupkiem. Robimy słupek. Jeszcze raz. W kolejny. Oj, z tą nitką. Będziemy już musieli ją obciąć, bo już mnie to denerwuje. I przerabiam słupek. Nawijam, wbijam się pod kolejny słupek. O. Tak to właśnie wygląda. Przeróbcie to do końca, do samego końca, czyli 114 słupków, a na końcu znowu zrobimy łańcuszek z 15 oczek i połączymy się tutaj na górze z tym pierwszym słupkiem. Już przerobiłam ten drugi rządek. To znaczy, to jest niby pierwsze okrążenie, ale robimy je tak w dwie strony. Czyli tu mam jedno i 15 oczek łańcuszka. I teraz tutaj też musimy zrobić 15 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14. Może zróbmy lepiej 14, bo tutaj zaczniemy sobie już, zaraz powiem, nie róbmy 15, tylko 14. I połączmy się w ten pierwszy słupek, czyli to raz, dwa w trzecie oczko, ale nie oczkiem ścisłym, a półsłupkiem. Czyli przerabiamy sobie dwie pętelki i przez jedną. Chodzi o to, żeby teraz mieć pierwszy słupek, który zrobimy na tym łańcuszku. Nie tutaj, na tym słupku z trzech oczek, tylko na łańcuszku. I teraz tak, zrobimy trzy oczka łańcuszka właśnie na pierwszy słupek. I on należy, tak jak mówię, do tego łańcuszka. Jest na tym łańcuszku. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę,
omijamy dwa słupki, czyli właśnie to pierwsze, w które się wkuliśmy, drugie, wbijamy się w kolejny, w trzeci słupek i robimy słupek. I teraz będziemy robić takie grupy słupków po 5, czyli mamy pierwszy, w kolejne oczko się wbijamy, robimy drugi, w kolejne robimy trzeci, w kolejne robimy czwarty i w kolejny robimy piąty słupek. O, czyli mamy pierwszą grupę po 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz znowu zrobimy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, omijamy raz, dwa oczka, wkuwamy się w trzecie i znów zrobimy sobie słupek, czyli kolejną grupę z 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Mamy drugą grupę 5 słupków i znów dwa oczka łańcuszka, raz, dwa omijamy, wbijamy się w kolejne oczko i znów robimy 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. I dwa oczka łańcuszka. Tak to wygląda. I to przeróbcie tutaj do końca, do tego ostatniego słupka. A dalej pokażę, jak zrobić. Za chwilkę. Już przerobiłam. Tak wygląda ta część. Ile wyszło mi tych dziurek? Policzę. Tu jest pierwsza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście dziurek i tu na końcu będzie 17 dziurka. Czyli teraz tak, zostało nam tutaj dwa oczka. Tak ma być, tak samo jak tutaj, dwa oczka i tutaj dwa oczka. Czyli robimy teraz, jak tu mamy te 5 ostatnich słupków, robimy dwa oczka łańcuszka, nawijamy nitkę i teraz tu na tym łańcuszku musimy zrobić 25 słupków. Czyli robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Troszkę sobie przesuniemy te słupeczki, żeby nam się zmieściły. Mamy 20. Jeszcze 5. 21, 22, 23, 24 i 25 słupek. Mamy 25 słupków na tym łańcuszku. O. Tak, 25 słupków. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, czyli tak samo jak tu. Tu mieliśmy dwa słupki i w trzecim był, nad trzecim słupkiem był słupek, czyli teraz nawijamy nitkę i też musimy opuścić raz, dwa słupki, tak?
Raz, dwa. Wbijamy się w trzeci. Raz, dwa. W trzeci. I robimy słupek. I będziemy robić znowu analogicznie, tak jak z tej strony, tak samo tu, po 5 słupków, czyli takie grupy po 5 słupków, tak samo. Mamy drugi, trzeci, czwarty i piąty. Dwa oczka łańcuszka. Znowu omijamy 1, 2, wgłuwamy się w trzecie i znów robimy 5 oczek, 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znów dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I znowu będziemy opuszczać dwa oczka i w trzecie się wbijamy. Czyli widzicie, wychodzi nam to tak. O. Puste okienko nad pustym okienkiem. I w ten sposób trzeba przerobić tutaj do tego momentu. I pokażę, jak zakończyć to okrążenie. Już przerobiłam. Widzicie, to drugą stronę. Mamy te okienka nad okienkami. Zostało nam tutaj dwa oczka, czyli dwa oczka nad tymi słupkami z poprzedniego rzędu. Czyli też robimy dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Ponieważ tutaj już na tym łańcuszku mamy jeden słupek, ten co zaczynaliśmy, dlatego tutaj musimy teraz zrobić tylko 24 słupki. Tu robiliśmy 25, tu musimy zrobić 24. Tak jak mówię, tutaj mamy ten jeden słupek już, co zrobiliśmy na początku. Czyli robimy 24 słupki. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zrobiłam 24 słupki. Teraz połączymy się tutaj z tym pierwszym. Raz, dwa, trzy. W trzecie oczko się wkłuwamy i robimy oczko ścisłe. Mamy zrobione, że tak powiem, drugie takie okrążenie całe z dwóch stron. Teraz przechodzimy sobie oczkiem ścisłym, albo nawet nie trzeba oczkiem ścisłym, tylko tak po prostu. Nie, no oczkiem ścisłym, tylko nie trzeba się wbijać, tylko pod spód, pod tą poprzeczkę i robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. Jeszcze raz w to samo miejsce się wkuwamy. Robimy słupek. Takie będą nam wychodzić podwójne słupki, po dwa słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Teraz raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawijamy nitkę, wbijamy się w kolejne okienko, robimy słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę, jeszcze raz to samo miejsce się wbijamy, robimy słupek. Tak to wychodzi. Moment, sprawdzę, bo nie wiem, czy coś nie za ciasno troszeczkę. Dobrze.
nie będziemy robić po 3 oczka tutaj, tylko po 4, bo to jednak wychodzi coś za ciasno, więc robimy 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę, łapiemy za poprzeczkę i robimy słupek. Oczko łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu robimy słupek. 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Znów chwytamy za okienko, robimy słupek. Oczko łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu drugi słupek. 1, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Znowu na kolejną poprzeczkę chwytamy, robimy słupek. Oczko łańcuszka i w tym samym miejscu drugi słupek. Tak to nam wygląda. Znów 4 oczka łańcuszka. I znowu tutaj w kolejnych oczkach w ten sposób. Przeróbcie to do tego momentu. Już przerobiłam. Jestem na ostatnim okienku w tym pierwszym okrążeniu. Teraz tu robiliśmy po 4 oczka łańcuszka, a tu zrobimy po 3. 1, 2, 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę. Teraz tutaj omijam sobie 1, 2, 3 słupki, wbijam się w czwarty, robię słupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę. Teraz omijam 1, 2 słupki, wbijam się w trzeci. Robię słupek, 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, omijam 1, 2 oczka, wbijam się w trzeci, robię słupek, 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, 1, 2 opuszczam, wbijam się w trzeci, robię słupek, jestem na środku, czyli znów 1, 2, 3 oczka łańcuszka, nawijam nitkę i teraz wbijam się w to samo miejsce. Robię słupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. Teraz omijam 2 oczka, wbijam się w trzecie. Robię słupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. 2 omijam, wbijam się w trzecie, robię słupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka. 2 omijam, wbijam się w trzecie, tak? 1, 2, wbijam się w trzecie, robię słupek. I tu nam zostało 1, 2, 3, czyli tak samo jak tutaj. Robimy 3 oczka łańcuszka, nawijamy nitkę i teraz przechodzimy na okienko i robimy już tak samo jak z tamtej strony. Czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek w tym samym miejscu, 4 oczka łańcuszka i znowu w kolejne okienko i robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek w tym samym okienku. I 4 oczka łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Zobaczcie. Tak to wygląda. Czyli tu mamy ominięte 3 słupki, a tutaj wszędzie już po 2, po 2, po 2, po 2 i na końcu 3. Tak? Czyli mamy 1, 2, 3 słupki. Tutaj mamy w jednym miejscu 2 słupki i znowu 1, 2, 3 słupki. No i znowu te okienka tak samo, czyli przeróbcie analogicznie tutaj dookoła i tutaj proszę się połączyć. Już przerobiłam. Połączyłam się oczkiem ścisłym tutaj w trzecie oczko tego pierwszego słupka. Teraz musimy sobie przejść na ten łańcuszek. Będziemy robić na tych łańcuszkach tutaj. Czyli przechodzimy oczkiem ścisłym, jedno pod spód, teraz nad słupkiem,
drugie oczko jest oczko ścisłe. Teraz tutaj wbijamy się w to pierwsze oczko, oczko ścisłe trzecie, i jeszcze jedno, czwarte oczko ścisłe. I robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę, nawijamy nitkę. Możemy się wbić to samo, możemy się pod spód wbić. I robimy słupek. Czyli będziemy robić dokładnie to samo, co tu robiliśmy. I znowu raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, nawijamy nitkę, chwytamy tutaj za łańcuszek, robimy słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę, jeszcze raz w to samo miejsce chwytamy, robimy drugi słupek. O, widzicie? Tak to wygląda i w ten sposób będziemy przerabiać z tych dwóch boków, czyli raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka, znowu chwytamy za poprzeczkę, robimy słupek, oczko łańcuszka, jeszcze raz w tym samym miejscu, robimy słupek, raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka i znów chwytamy za ten łańcuszek, robimy słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę i jeszcze raz w tym samym miejscu, drugi słupek. O. Czyli taki będziemy ten motyw, on będzie nam się powtarzał cały czas tutaj po tych dwóch stronach, tu i tu, po tych dwóch stronach będziemy robić. Zmieniać nam się będzie tylko tutaj motyw, na tych łukach. Także przeróbcie do tego ostatniego okienka w ten sposób, a potem pokażę jak dalej. Już przerobiłam. Zrobiłam ten motyw na tym ostatnim tutaj dużym okienku. Teraz będziemy robić tutaj na łuk. Czyli tak, teraz zrobimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę. I teraz wbijamy się tutaj w ten pojedynczy słupek. Robimy słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce i robimy drugi słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, nawijamy nitkę, wbijamy się tutaj w kolejny słupek, robimy słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w to samo miejsce i robimy drugi słupek, czyli teraz po dwa słupki robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, wbijamy się w kolejny ten słupek, robimy słupek i jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, wbijamy się tutaj, teraz tutaj co były te dwa. Robimy słupek, jeszcze raz w tym samym miejscu robimy drugi słupek i teraz tutaj nad tymi dwoma, co tak się rozchodziły, nie robimy 5 oczek łańcuszka, tylko 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu nad tym kolejnym słupkiem robimy dwa słupki. To wygląda i dalej znów robimy po 5 słupków, po 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu nad tym słupkiem robimy dwa słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nad kolejnym słupkiem robimy dwa słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nad kolejnym słupkiem robimy dwa słupki. I tutaj robimy już, nie, też jeszcze 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa,
3, 4, 5 oczek łańcuszka i przechodzimy sobie, nawijamy nitkę tutaj na te motywy, co robiliśmy z tamtej strony. Czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek na tym łańcuszku. O, zobaczcie, tak wygląda to. Widzicie? Teraz znów robimy 4 oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jak mówiłam, te motywy tutaj będą nam się cały czas powtarzać po tych dwóch stronach. I tu się nie będzie na razie nic zmieniać. Po prostu. O, i znów raz, dwa, trzy, cztery. I znowu na ten. No w sumie wzór jest tutaj prosty, nic tu trudnego już teraz nie ma. Ten początek jest najgorszy. I znów raz, dwa, trzy, cztery. O! Przeróbcie to tak samo tutaj. Tutaj trzeba się połączyć i tu się zobaczymy. Ja już przerobiłam. W sumie może policzymy rzędy, żeby było wiadomo. Mamy tak, pierwszy rząd, drugi, trzeci i czwarty. No wiadomo, ta druga strona jest analogicznie tak samo. Czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty mamy zrobione. Teraz będziemy robić piąty rząd. Piąty rząd, czyli tak. Tak samo musimy przejść sobie tutaj oczkami ścisłymi, tak jak w poprzednim rzędzie. Na ten łańcuszek z czterech oczek. Czyli drugie oczko ścisłe. Trzecie. I czwarte oczko ścisłe, żebyśmy byli na środku tego łańcuszka. I tak samo. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. I w tym samym miejscu robimy słupek. Czyli znów mamy ten sam motyw. I znowu raz, dwa, 3, 4 oczka łańcuszka i znów chwytamy za ten łańcuszek następny i robimy ten motyw ze słupka, oczka łańcuszka i słupka drugiego. Raz, 2, 3, 4. Chwytamy za łańcuszek, robimy ten słupek, oczko łańcuszka, słupek. Raz, 2, 3, 4. Tak jak mówiłam, to okrążenie przerabiamy aż tutaj do tego momentu. Tu się spotkamy, a dalej powiem, co robimy. Już przerobiłam. Widzicie? Mamy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tych motywów. I tak jak mówiłam, one będą nam się tak w ten sposób tutaj zwężać. Będzie tak w każdym okrążeniu będzie coraz to mniej tych motywów. Bo tutaj nam będzie się rozchodzić znowu taki wzór. Także tak jak tu widzicie, już nam się przesuwa tu i tu w bok. Czyli tak po skosie będzie nam się zwężać. Dobra, przerobiliśmy tą jedną stronę. Teraz robimy ten zakręt. Tutaj musimy zrobić 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijamy nitkę. Teraz łapiemy tutaj za ten łańcuszek. Robimy słupek. Nawijamy nitkę. Robimy drugi słupek też na tym łańcuszku. Nawijamy nitkę. Wbijamy się w ten pierwszy słupek. I robimy słupek. Widzicie? Tak to ma wyglądać. Teraz robimy znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę. Robimy w ten sam sposób. Czyli tu za łańcuszek chwytamy. Robimy dwa słupki. Dwa słupki i jeszcze nad tym pierwszym słupkiem robimy słupek. Czyli wychodzą nam takie trzy
słupki, grupy takie trzech słupków. I znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Chwytamy tu za łańcuszek. Znowu robimy dwa słupki. Jeden, drugi. I tutaj za pierwszym chwytamy, robimy trzeci słupek. Znów raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Tutaj jak będzie nam się trochę zmieniało właśnie ciągle na tym rozwidleniu. Czyli tak, ale na razie robimy tak samo, czyli dwa słupki na łańcuszku i trzeci słupek nad słupkiem. Teraz nie będziemy robić 5 oczek łańcuszka, tylko 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Nawijamy nitkę i teraz chwytamy sobie tylko za łańcuszek na środku i robimy jeden słupek. Jeden słupek na środku. Znowu 4 oczka łańcuszka. 4. Nawijamy nitkę i teraz chwytamy nie za pierwszy, a za drugi słupek i robimy słupek. O, nawijamy nitkę i teraz na łańcuszku robimy dwa słupki, czyli tak samo, tylko w drugą stronę. O. I znów 5 oczek łańcuszka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawijamy nitkę, wbijamy się w drugi słupek i robimy nad nim słupek. I dwa oczka, i dwa słupki nad łańcuszku. Moment, bo mi się coś zakiklało. Jeszcze raz. O, jeden i drugi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka i znowu wbijamy się w ten drugi słupek, robimy słupek i dwa oczka i dwa słupki na łańcuszku, jeden i dwa. Cały czas tworzymy te trzy grupy. Jeszcze raz 5 oczek łańcuszka. 5. Tutaj wbijamy się w drugi słupek. I na łańcuszku jeszcze 2 słupki. O. Tak wygląda to wszystko. I teraz 5 oczek łańcuszka i już przechodzimy sobie tutaj na ten łańcuszek. Tu mamy te motywy, tak? To nam się schodzą i robimy sobie te motywy znowu, tak samo jak z tamtej strony, czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek, 4 oczka łańcuszka i znów ten motyw. Słupek, oczko łańcuszka, słupek, 4 oczka łańcuszka. I w ten sposób przeróbcie do końca. Czyli tu, 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 tu. Tu przerobicie tak samo jak tutaj. I na końcu tutaj trzeba się połączyć. Już przerobiłam. Zaczynamy kolejny rząd, 6. I tak, znowu przejdziemy sobie oczkami ścisłymi i znów to należy przerobić tak samo. No nie wiem, czy już to pokazywać, bo już na pewno znacie ten motyw, bo on się cały czas powtarza. To myślę, że nie ma sensu już pokazywać, ale jeszcze ostatni raz ten jeden pokażę. Czyli przechodzimy sobie jak zwykle oczkami ścisłymi na środek tego łańcuszka i ten motyw, czyli 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, oczko łańcuszka na poprzeczkę i w tym samym miejscu robimy słupek. I znowu 4 oczka łańcuszka,
I dalej to samo. No to już znacie, tak jak mówiłam, nie będę tego już więcej pokazywać, tego motywu, bo to znacie. To się cały czas powtarza. Będę tylko pokazywać tutaj właśnie, jak się robi te łuki, bo tutaj się będzie zmieniać. Więc przeróbcie dotąd, do tego momentu i pokażę za chwilę, jak zrobić to. I umówmy się tak, że nie będę już pokazywała później, jak robić te motywy, bo to już wiecie. To się cały czas, tak jak mówię, powtarza i tak się nam schodzi. Więc nie będę tego właśnie więcej mówić, tylko to. Dobra, przeróbcie i za chwilę się widzimy. Już przerobiłam. Zaczynamy teraz robić nasz motyw tutaj na okrągło. Czyli tak, tu jak kończymy te robić te motywy, tu będziemy robić po 5 oczek zawsze. Już się zaczyna wtedy za tymi motywami. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę. Chwytamy tutaj za łańcuszek i robimy na tym łańcuszku dwa słupki. Tak samo jak robiliśmy w poprzednim rzędzie. Oj, bo mi uciekło. Ojejku, brzydko. Zdwoiło się, muszę poprawić, bo będzie brzydko. Moment. O. Mamy dwa słupki. I teraz chwytamy tutaj za pierwszy słupek. Robimy słupek. I jeszcze raz za następny słupek chwytamy, robimy słupek. Czyli teraz będziemy mieć grupy słupków po 4. Tu mieliśmy po 3, tu będziemy mieć po 4. Znów 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. I łapiemy za nitkę. Robimy 2 słupki. Za łańcuszek, nie za nitkę. I znów za pierwszy słupek robimy słupek i za drugi też robimy słupek. Mamy kolejną grupę 4 słupków. I dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu za łańcuszek chwytamy. Robimy słupek i drugi słupek. Teraz za kolejny słupek i za następny słupek. Mamy kolejną grupę 4 słupków. I dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łapiemy za łańcuszek. Robimy dwa słupki na tym łańcuszku. I dwa słupki nad słupkami. Czyli jeden. I nad kolejnym drugi. 4 słupki. I teraz tutaj nam się zmienia, to tu zrobimy raz, dwa, trzy, cztery oczka łańcuszka. Łapiemy za ten pojedynczy słupek. Robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka. I w tym samym miejscu chwytamy, robimy drugi słupek. To jest, że tak powiem, zawsze nam to tak się zaznacza, że to jest połowa tego łuku. I dalej, znów 4 oczka łańcuszka, tak, 4. I teraz omijamy ten jeden słupek, wbijamy się w drugi, robimy słupek, wbijamy się w trzeci, robimy słupek. I na łańcuszku robimy dwa słupki. Widzicie to? To jest analogicznie tak samo jak z tej strony. Tutaj w tą stronę nam się przesuwają słupki, a tutaj w tą stronę przesuwają się słupki. Dalej. 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. I znowu jedno omijamy, wbijamy się w drugi słupek, robimy słupek, wbijamy się w trzeci, robimy słupek i na łańcuszku robimy dwa słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka,
Znów omijamy jeden, wbijamy się w drugi, robimy słupek, w trzeci robimy słupek i na łańcuszku robimy dwa słupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka i znów tu wbijamy się w drugi słupek, robimy słupek, wbijamy się w trzeci, robimy słupek i dwa słupki na łańcuszku, jeden i dwa. I mamy teraz te grupy po cztery oczka łańcuszka. I tu zaczyna nam się motyw, czyli znów robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka, bo to nam się musi połączyć. Nawijamy nitkę, chwytamy za łańcuszek i robimy nasz motyw standardowy, czyli słupek, oczko, łańcuszka. Słupek i cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. I dalej przerabiamy tak samo. Analogicznie. O, to trzeba przerobić dookoła. Jeszcze Wam tu wytłumaczę. Tu nam już powstają takie ramiona. I one będą tak się rozszerzać, coraz szersze będą. Czyli jak tutaj mieliśmy dwa słupki, tu mieliśmy trzy słupki, tu mieliśmy cztery słupki, w następnym będziemy mieć po 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aż do 12 słupków. I to właściwie będzie cały czas tak samo wyglądało, a tutaj tak jak mówiłam, cały czas, czyli nie będę tego pokazywać. Przeróbcie to dookoła i widzimy się za chwilę. Zaczynamy siódmy rząd. Ja już przerobiłam ten nasz motyw początkowy. Teraz pokażę, jak zrobić tu dalej. Po tych motywach robimy 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka. Nawijamy nitkę, łapiemy za łańcuszek i robimy na łańcuszku dwa słupki. Mamy dwa słupki, nawijamy nitkę, chwytamy za kolejny tutaj ten pierwszy słupek i robimy nad nim słupek. Czyli mamy trzeci, chwytamy za kolejny, robimy słupek, mamy czwarty i chwytamy za kolejny, mamy piąty. Czyli tak jak mówiłam, tu były dwa słupki, trzy słupki, cztery słupki. Teraz będziemy mieć wszędzie grupy po pięć słupków. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz dalej. Pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak samo chwytamy za ten łańcuszek. Robimy na nim dwa słupki. Jeden i drugi. Nad słupkiem robimy słupek. Nad słupkiem robimy słupek. I nad słupkiem robimy słupek. Mamy 5 słupków i znów raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka i tak samo, dwa słupki na łańcuszku i nad słupkiem robimy słupek, nad słupkiem kolejnym robimy, słupek. I nad słupkiem kolejnym robimy słupek. Mamy 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek łańcuszka. Znów chwytamy za łańcuszek, robimy dwa słupki. Jeden i drugi. I nad słupkiem trzeci, nad słupkiem czwarty i nad słupkiem piąty. Kolejna grupa. Teraz tutaj jesteśmy na środku tego łuku, więc jak zwykle będzie zmiana. Tutaj zrobimy 6 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawijamy nitkę. I teraz tutaj na ten łańcuszeczek taki mały wchodzimy. Tak, między tymi dwoma słupkami i tu zrobimy cztery słupki. Raz, dwa,
3 i 4. Mamy 4 słupki. Teraz 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj boki już analogicznie jak tą stronę. Czyli zostawiamy teraz jedno oczko, jeden słupek, wkuwamy się w następny i robimy słupek. I po kolei, aż będziemy mieć 5 słupków. Czyli pierwszy mamy, drugi, trzeci i na łańcuszku robimy 2 słupki. Czwarty i piąty. Tak wygląda to. I znów 1, 2, 3, 4, 5. Jeden omijamy, wpływamy się w następny i robimy tak samo. Kolejną grupę 5 słupków. 1, 2, 3, 4, 5. I znów 1, 2, 3, 4, 5. Omijamy jedno, wbijamy się w kolejne i robimy 5 słupków. 1, 2, 3 i na łańcuszku 2 słupki. 4, 5. I ostatnią grupę. 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. I robimy ostatnią grupę, czyli pierwszy słupek. Tu oczywiście jeden ominęliśmy. Drugi. Trzeci. I 2 na łańcuszku. Czwarty. I piąty. Mamy ostatnią grupę. No i tu zaczniemy znowu robić nasz motyw. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, no bo wiadomo, między tymi, tą częścią, a tymi motywami zawsze jest 5 oczek. No i robimy motyw. Słupek, oczko łańcuszka. Słupek i jak tutaj, jak tak, tak, jak dalej, czyli 4 oczka łańcuszka. 2, 3, 4. O. Tak to wygląda. Przeróbcie tak całe okrążenie i widzimy się w kolejnym rzędzie. Dobrze, przerobiłam. Zaczęłam już robić 8 rząd. Początek. Przerobiłam sobie nasz tutaj jeden brzeg i znów w 8 rzędzie zaczynamy robić kolejne to, jak to nazwać, to półkole. Czyli tak, znowu zaczynamy od 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Nawijam nitkę. Na łańcuszku robię 2 słupki. 1 i 2. Teraz na słupku robię trzeci słupek. Na kolejnym słupku robię czwarty. Na kolejnym słupku robię piąty i na kolejnym słupku robię szósty. Teraz zaczynamy robić grupy z 6 słupków. Mam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalej 1, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. I znów na łańcuszku robimy 2 słupki. 1, 2. I tutaj 4 słupki nad słupkami, żeby było 6. Czyli tu mamy 3, 4, 5 i 6. Dalej 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Tak samo 2 oczka, 2 słupki na łańcuszku i jeszcze 4 słupki na kolejnych słupkach. Czyli mamy trzeci, czwarty, piąty i szósty.
Znów 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. Tak samo 2 słupki na łańcuszku i 4 słupki nad słupkami. Mamy kolejną grupę 6 słupków. Teraz tutaj znowu będzie zmiana. Czyli 6 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. Od tego zaczynamy. I teraz tutaj na tym łańcuszku zrobimy 3 słupki. Raz. 2, 3 i nad pierwszym słupkiem zrobimy jeszcze jeden słupek, czyli będziemy mieć taką grupę słupków, tu mamy 4 w tej chwili. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, nawijamy nitkę, wbijamy się w ostatni ten z tych 4 słupków, czyli ten brzegowy, zrobiliśmy słupek i obok na łańcuszku jeszcze musimy zrobić 3 słupki. Raz, 2, 3. Czyli taka grupa nam wychodzi. Tu mamy wszędzie po 6, tu będziemy mieć też 6, a tu mamy 4, po 4 i w środku mamy 5 oczek łańcuszka. A tu mamy 6 i teraz też zrobimy 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I w drugą stronę, czyli teraz omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny i tak samo jak w tamtą stronę robimy grupę z 6 słupków. Czyli drugi słupek, trzeci i czwarty i na łańcuszku 2 słupki. Piąty i szósty. Teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I tak samo omijamy jeden, wbijamy się w kolejny. Robimy słupek. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I na łańcuszku 2. Piąty. I szósty. I znów 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Pierwszy słupek omijamy. Wbijam się w drugi. Robię słupek. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty, na łańcuszku 2. Piąty i szósty. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Omijamy jeden słupek, wbijamy się w kolejny. I znów kolejna grupa z 6 słupków. Raz, 2, 4 i 2 na łańcuszku. 5 i 6. O, i tak wygląda nasz łuk. Czyli tu mamy 6 słupków, 6 słupków, 6 słupków, 6 słupków. Tu mamy 4 słupki, 4 słupki i znów 6, 6, 6 i 6. I teraz jeszcze robimy 5 oczek łańcuszka i znów przechodzimy na ten łańcuszek i robimy te nasze motywy, czyli słupek, oczko łańcuszka, słupek, 4 oczka łańcuszka i dalej to samo, słupek, oczko łańcuszka, słupek i raz, 2, 3, 4.
Tak wygląda nasza robótka. To przeróbcie całe okrążenie z dwóch stron. I widzimy się w kolejnym rzędzie.